Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji. Dziś w życie wchodzi reforma prokuratury. Zbigniew Ziobro będzie jednocześnie ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Rząd wskazuje, że prokuratura musi działać szybko i zdecydowanie, tak by zapewnić Polakom ochronę ich praw i interesów. Z kolei opozycja grzmi, że to koniec niezależnej prokuratury. Te zmiany, do których zobowiązaliśmy się wobec wyborców, stają się w tej chwili faktem. Będziemy realizować nową formułę organizacyjną wymiaru sprawiedliwości. Prokurator generalny wraca, ta funkcja wraca pod jurysdykcję Ministerstwa Sprawiedliwości. Chcemy, aby prokuratura stała na straży bezpieczeństwa Polaków i chcemy, aby wszystkich traktowała równo. I chcemy przede wszystkim, aby realizowała swoje ustawowe i konstytucyjne zadania, pozwalając rządowi wywiązywać się z tego, co na rząd nakłada polska konstytucja, czyli dbanie o bezpieczeństwo Polaków. Opozycja twierdzi, że zmiany nie wniosą nic dobrego, a od dziś kończy się czas niezależnej prokuratury. Do dziś mieliśmy prokuraturę, która przynajmniej formalnie walczyła o swoją niezależność. Od jutra prokuratura będzie podporządkowana politykowi. To z pewnością nie podniesie autorytetu prokuratury, jak deklaruje pan minister Ziobro. Obawiam się, że może funkcja polityczna nadużywać prokuratury do celów politycznych. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, zmiany są konieczne. Doświadczenia kilku lat funkcjonowania w tym modelu oddzielonych funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pokazują, że jednak ta ustawa nie zdała egzaminu. W żaden sposób Polacy nie mają poczucia, że prokuratoria funkcjonuje lepiej, funkcjonuje sprawniej. W związku z tym wydaje mi się, że ta zmiana powinna zyskać poparcie społeczne. Problemem poprzedniej ustawy było nie tylko rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Prokurator generalny tak naprawdę miał bardzo ograniczone kompetencje, bardzo ograniczoną moc, można powiedzieć, władczą nad innymi prokuratorami, co powodowało, że de facto nie mieli żadnej kontroli. Wiele przykładów mogliśmy obserwować w różnych sprawach w ostatnich latach, kiedy prokurator Andrzej Seremet był bezradny wobec swoich podwładnych. Połączenie funkcji ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego to nie jedyne zmiany. 4 kwietnia ma zostać zlikwidowana odrębna prokuratura wojskowa. W miejsce prokuratury generalnej zostanie powołana prokuratura krajowa, a zamiast prokuratur apelacyjnych utworzone zostaną prokuratury regionalne. NSZZ Solidarność Regionu Małopolskiego oraz Stowarzyszenie Polska Społeczna zapoczątkowały współpracę w obronie praw pracowniczych na terenie województwa małopolskiego w ramach kampanii Polska bez wyzysku. Celem akcji jest między innymi zwiększenie stopnia zorganizowania młodych pracowników. Kampania Polska bez wyzysku jest pierwszą tego rodzaju akcją w Polsce zainicjowaną przez Stowarzyszenie Polska Społeczna. Pomysł wziął się z życia, to znaczy sami jesteśmy pracownikami. Nasze prawa pracownicze wielokrotnie były łamane. Pracodawcy zatrudniają nas na śmieciówkach, czy na umowie o pracę, ale dosyć niskopłatnej, czy również nie płacą za nadgodziny. Łamią prawo pracownicze na wiele sposobów, których normalnie nie bylibyśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. W ramach kampanii został stworzony portal www.polskabezwyzysku.pl, na którym każdy pracownik może zgłosić problem ze swoim pracodawcą. Stowarzyszenie proponuje wielostopniowy sposób działania w przypadku naruszenia praw pracowniczych. Takie akcje popiera NSZZ Solidarność Regionu Małopolskiego. Dołącza do tej kampanii, bo widzimy w tym także nową szansę z jednej strony pozyskania do związku ludzi młodych, ale z drugiej strony zainteresowania młodych w ogóle problematyką pracy. Przedstawiciele związkowców liczą na efekty kampanii wśród pracowników. Oczekiwalibyśmy, żeby także efektem tej kampanii, efektem naszych działań było przekonanie ludzi, że warto się do związku zapisywać, że warto w tym związku być, że te osoby zorganizowane, jak mówią nasze hasła często związkowe, mają lepiej w znaczeniu także takim, że w grupie czują się silniejsze. Kampania Polska bez wyzysku trwa od połowy listopada. Zainicjowało ją Stowarzyszenie Polska Społeczna, a współpracę ze stowarzyszeniem rozpoczął Związek Zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy. Od marca partnerem kampanii jest także region małopolski NSZZ Solidarność.
9 Polaków wystąpi w pierwszym indywidualnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Wiśle Malince czwartkowe kwalifikacje wygrał Czech Roman Kołdelka, który o 4,2 punkta wyprzedził drugiego Kamila Stocha. Start dzisiejszego konkursu zaplanowano na godzinę 20:30. Po raz pierwszy w historii Wisła organizuje dwa pucharowe konkursy Pucharu Świata dzień po dniu. Zmagania na obiekcie imienia Adama Małysza rozpoczęły się od dwóch serii treningowych. Najdalej lądowali w nich Norwegowie Johan André Forfang i Kenneth Gangnes. Na belce startowej zasiadło 13 zawodników reprezentujących biało-czerwone barwy. 9 z nich wywalczyło miejsce w konkursie głównym. Kwalifikacje wygrał Czech Roman Kołdelka, który za skok o długości 132,5 metra otrzymał notę 140,5 punkta. Taką samą odległość osiągnął Kamil Stoch. Startował jednak w nieco lepszych warunkach wietrznych, przez co uplasował się na drugiej pozycji. No wiadomo, że chciałbym skakać jak najlepiej, osiągać jak najlepsze wyniki, ale bardziej skupiam się na tym, żeby złapać taką powtarzalność skoków, żeby te skoki były dobre w konkursach. Zadowolony ze swojej postawy był Piotr Żyła. Czwarte miejsce w kwalifikacjach zapewniło mu lądowanie na 125 metrze. To co umiałem, to skoczyłem i to można powiedzieć na duży plus tutaj dzisiaj. Fajnie mi się skakało. W czołowej dziesiątce eliminacji znalazło się jeszcze dwóch biało-czerwonych. 8 miejsce zajął Stefan Hula, zaś 10 był Maciej Kot. Próba o długości 123 metrów zagwarantowała 12 pozycję Dawidowi Kubackiemu. Wierzę w swoje możliwości i też wiem, że stać mi tutaj na dobre skakanie. Satysfakcjonujące będą dobre skoki, bo to mi da dobre miejsce, a jakie ono będzie, to tak naprawdę się nad tym za bardzo nie zastanawiam. W piątkowym konkursie na obiekcie imienia Adama Małysza zobaczymy jeszcze 4 Polaków. Jana Ziobrę, Bartłomieja Kłuska, Andrzeja Stękałę i Klemensa Murańkę. Skoki w miarę okej. Ten pierwszy był najlepszy. Troszkę właśnie teraz wkrada się taki niepotrzebny błąd, ale myślę, że z czasem go wyeliminuję. Początek pierwszego konkursu Pucharu Świata w Wiśle zaplanowano na godzinę 20:30. Chcemy, żeby odpoczęli, złapali trochę oddechu i nabrali świeżości. Tak o absencji Kamila Stocha i Stefana Huli podczas konkursów Pucharu Świata w kazachskich Almatach mówił trener Łukasz Kruczek. Jak widać, decyzja trenera o odpoczynku przyniosła pozytywny efekt. Obaj zawodnicy spisali się doskonale w kwalifikacjach, a dobry występ odnotował także Piotrek Żyła. Spod obiektu imienia Adama Małysza w Wiśle Malince dla Telewizji Trwam Szymon Kozupa. W nocy z czwartku na piątek zakończyły się rozmowy tzw. normandzkiej czwórki. Ministrowie spraw zagranicznych rozmawiali na temat uregulowania sytuacji na Ukrainie. Jednak zdaniem szefów dyplomacji Niemiec i Ukrainy nie przyniosły one oczekiwanych efektów. W rozmowach uczestniczyli ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji, które wchodzą w skład tzw. normandzkiej czwórki. Jednym z głównych punktów, które uzgodniono podczas spotkania, była konieczność przeprowadzenia wyborów na wschodzie Ukrainy przed końcem czerwca bieżącego roku. Podkreślamy znaczenie opracowania i przyjęcia przez ukraiński rząd i parlament prawa wyborczego w celu umożliwienia wyborów samorządowych, które niebawem mają się odbyć. Wyraziliśmy także życzenie, aby te wybory odbyły się przed końcem pierwszego półrocza 2016 roku. Jednak szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier ocenił, że nie osiągnięto postępu w kwestii procesu politycznego pozwalającego na przeprowadzenie lokalnych wyborów we wschodniej części Ukrainy. Zależą one od konstruktywnej współpracy Kijowa i Moskwy, co będzie bardzo trudne. Szef ukraińskiego MSZ-u zdaje sobie sprawę, że bez pokoju wybory nie będą możliwe. Głównym zadaniem jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w okresie przygotowań do przyszłych wyborów. Bez bezpieczeństwa nie możemy liczyć na nic więcej i dlatego musimy odważnie i solidnie wprowadzać międzynarodowe elementy na tym terenie. Szef dyplomacji Rosji, Siergiej Ławrow, odpowiedzialnością za brak porozumienia obarcza Ukrainę. Jednak o próbę konsensusu do obu stron apelują rządy Niemiec i Francji. Rosja i Ukraina muszą w pełni wziąć udział, aby zobowiązania stały się sukcesem. Wiemy, że nie jest robione nic w tym kierunku i dla powodzenia tego procesu, ale jesteśmy przekonani, że istnieje dobra wola choćby poprzez prowadzenie rozmów takich jak te obecnie w Paryżu. Dzisiaj przekroczyliśmy ważną barierę, jednak będą kolejne. Obraliśmy właściwą drogę i będziemy z rygorem nią kroczyć. Rozmowy powstałej w 2014 roku tzw. normandzkiej czwórki będą nadal kontynuowane.
Departament Stanów Zjednoczonych ostrzega przed nowymi zamachami terrorystycznymi na całym świecie, a zwłaszcza w Europie i na Bliskim Wschodzie, jako szczególnie groźne uznano samozwańcze państwo islamskie. W ciągu ostatnich miesięcy doszło do kilku ataków terrorystycznych, m.in. we Francji, Tunezji, Nigerii, Belgii, Turcji, Egipcie i Mali. Świat drży przed szerzącym się terroryzmem, a Departament Stanu USA ostrzega przed nowymi zamachami. W specjalnym dokumencie wskazano, że tzw. państwo islamskie, Al-Kaida, Boko Haram i inne grupy terrorystyczne przygotowują się do ich dokonania. Ataki mają być skierowane głównie przeciwko obywatelom USA, ale także przeciwko państwom europejskim. Władze amerykańskie upominają, że terroryści mogą dopuszczać się skrajnych aktów przemocy, w tym brania zakładników i zabójstw. Za szczególnie groźne uznano samozwańcze państwo islamskie. I na teraz to wszystkie informacje. Kolejne wydanie informacji dnia o godzinie 10. Do zobaczenia. Cześć Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Nad przeważającym obszarem Europy niże z frontami atmosferycznymi. Pole podwyższonego ciśnienia nad Atlantykiem i na wschodzie. Warunki pogody w Polsce kształtować będzie wspomniany niż. Dziś nad Europą dużo chmur z opadami. Na zachodzie i południu spadnie deszcz. W Rosji i w Skandynawii popruszy śnieg. Więcej pogodnego nieba w środkowej części kontynentu. W Moskwie około 1 stopnia, a na południu 15. I przechodzimy do mapy naszego kraju. Po ustąpieniu porannych mgieł na zachodzie będzie się przejaśniać i rozpogadzać. Na pozostałym obszarze pochmurno z lokalnymi opadami słabego deszczu lub mrzawki. Na północnym wschodzie możliwe opady śniegu. Od 3 stopni w Białymstoku do 7 stopni na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać na barometrach 1003 hektopaskale. A teraz szczegółowa prognoza pogody. Zapraszam.